Ojejku, no to jak to było z tą podróżą do tego pana prezydenta? No prezydent zaprasza, a tu... No niestety, no nie udało się do niego przybyć, ale miał okazję... Nie byłeś jedyny, nie byłeś jedyny. Tak, nie byłem jedyny, no nie udało mi się z Peterem i z Bushem dołączyć do reszty chłopaków. No szkoda, że prezydent nie wykorzystał okazji, bo był w Rzeszowie dzień wcześniej. No właśnie, bo przecież on tam autostradę otwierał, nie? Także mógł wziąć parę orderów ze sobą Mówilibyście się na obwodnicy i nie byłoby problemu, nie? Tak, no ale no szkoda, no minęło nas fajne wydarzenie, no ale... Świat, no ale to dalej. Wiesz, fakt pozostaje faktem, order jest przyznany, jest twój, tak? Tak, no na pewno, no bardzo cieszy to wyróżnienie, a no jest też okazja, żeby w końcu ten pałac odwiedzić przy następnej okazji. No ale to już za 2 lata już igrzyska, to spokojnie, za 2 lata będzie, podejrzewam, kolejna wizyta. No oby, nie ma co tutaj wybiegać, myślę, tak daleko w przyszłość, jeszcze mamy Mistrzostwa Europy w przyszłym roku i... No właśnie, a jak zareagowałeś 2017 Mistrzostwa Europy w Polsce? Myślę, że pozytywnie, tak jak każdy, no bo... Po takim mundialu to się chce grać, nie? No na pewno, myślę, że i nam się chce grać, i ludziom będzie się chciało dalej przychodzić i myślę, że to jest fajna sprawa dla naszej siatkówki, że tylko my złożyliśmy ten wniosek i już nikt inny nie podejmował nawet rękawic, także to na pewno cieszy, ale to jeszcze jest daleko, mamy 3 lata, także trzeba poczekać. No dobrze, mówi się teraz, że to jest Liga Mistrzów Świata, co... Ma jakiś to wymierną, nie wiem, coś się zmieniło, stosunek kibiców do was, dziennikarzy może, jakieś między wami inaczej to wygląda. Ma jakiekolwiek to znaczenie? Myślę, że na pewno jest takie większe zainteresowanie się naszymi osobami, powiedzmy, w tym sensie, ale myślę, że raczej nikt z nas się nie zmienił, dalej stąpamy twardo po ziemi i teraz pracujemy u nas w klubach i na pewno jest to miłe, że tylu chłopaków gra cały czas w naszej lidze. Myślę, że to jest dobre i dla całej ligi, i dla całych tych naszych fanów, kibiców, gdzie niektórzy, którzy się nie mogli załapać na mecze reprezentacji, to pochodzą sobie na mecze ligowe i będą mogli wszystkich mistrzów świata praktycznie pooglądać, także myślę, że to jest bardzo fajna sprawa i dla nas, i dla wszystkich ludzi. Tak, ja nawet zauważyłem jedną fajną rzecz, bo rozmawiamy, szanowni państwo, kilka godzin przed meczem ASECO w Warszawie z Politechniką. Jesteśmy na tych porannych rozruchach. ASECO rozpoczynało, Politechnika, chłopaki młodzi, bardzo siatkarze z Politechniki przyszli i przyznam się szczerze, że to był taki fajny wzrok na was utkwiony, bo wy dzisiaj już jesteście trochę takimi wzorcami, mimo jeszcze przecież w swoim przypadku, czy Fabiana, wy jesteście ciągle młodzi siatkarze, ale już dla tej młodzieży wy jesteście kimś, wy jesteście jakimś tam wzorcem, idolem, wy jesteście też takim miejscem, gdzie oni też chcieliby wylądować. Czujesz coś takiego? Jeżeli tak myślę, to na pewno jest bardzo miłe. Oni na was patrzą po prostu, naprawdę. To było widać, wy tego nie widzicie, no bo zajmujecie się innymi sprawami. Tak, no myślę, że też mają pewnie swoje ambicje chłopaki, jak patrzą, myślę, też na nas, to też jakby, wiesz, większość tutaj miała z nami styczność w poprzednich latach i wiedzą, że skoro on, powiedzmy, mógł, to czemu ja nie mogę, i myślę, że dalej będą ciężko pracować, żeby do tego dążyć i myślę, że to będzie nakręcało, no, wszystkich właśnie tych młodszych kolegów, którzy teraz zaczynają dopiero, powiedzmy, te... Przecież za 3-4 lata wejdą już pierwsze roczniki z siatkarskich ośrodków szkolnych, czyli to, co już trzeci sezon trwa, ta praca z dzieciakami gdzieś na poziomie gimnazjów, liceum. Tak, no na pewno, no miejmy nadzieję wszyscy, że to zaowocuje i tylko się cieszyć. No myślę, że taki sukces nakręca i nie tylko nas do dalszej ciężkiej pracy, ale właśnie tych wszystkich młodszych kolegów, którzy zaczynają, że trochę pewnie nam każdy zazdrościł, że stoimy na tym podium, także myślę, że to jest fajne, że każdy teraz będzie do tego dążył. Jak zdrówko nogi, bo to taki sezon w sezon bez wypoczynku. No już jest, powiedzmy, w porządku. Była lekka zadyszka, ale jest zdrowotnie wszystko w porządku, odpukać. Mam nadzieję, że tak zostanie już zawsze. Dobra, odpukujemy. Dzięki bardzo.